I witamy, witamy, kolejny mecz. Czekaj, kto tu gra? Klapeczki Damiana, VS Don't Ban Yasuo, please. Adam, co myślisz na temat? Spotkania. Powiedz mi, bo ja to nie wiem, kto wygra, weź. Jakie stawki? Pomyśl coś mądrego, nie krępuj się. Czekaj, przestawię. Przestaw. Wstydzę się, kurwa. Nie wstydź się. Chłopaki się z ciebie nie będą śmiać. Mama się nie uśmie. No tak, mama przecież kurwa subskrybuje nasz kanał. A jak? O, już przerwa. Już przerwa. No wiecie, no co? I pół godziny będziemy czekać na to. No to akurat piwo wypijemy. Ale co się stało? Matka wjechała komuś do pokoju. Pewnie muszą wpapnąć, bo cały team w skinach. No i teraz będziemy czekać. Ach, te co najmniej 5 minut poleciało przez to. Ach, te diamenty, no już widzisz, dlaczego kurwa nagrywałeś 40 minut. To dawaj naszą łapę. Czekaj, co oni tu bierą? Relacja z Majdanu. No bardzo pięknie, już mi się to podoba. No i dobrze, no i jedziemy. No i wziął ich nawet tym grubasem wreszcie. Mam barierę. Aha. Bardzo ładnie. Szanuję. Dobry wybór. Jednak się nie obsrał. Granie z flaszką i 20. Czyżby szli na invite'a? Invite'a. I 20? Super. No dlaczego? Nie, no świniak. Znaczy Gragas. Lol. Dlaczego? Gragasowi się pojebały runki. Może taka meta była. Może. Na ciastko. Gragas, okej, lol. Chłe. Pośmialiśmy się. Jak myślicie, będzie? Pierwsza krew? Oczywiście. Jak jest Leona, jest impreza. O, idą, idą. Zaczynamy. Idą. O, nie udało się, nie poszło. No i nie będą robić blumy. Gruby się śmieje, nie wie, co go czeka. O, woli bir, kurwa. Sprawdza teren. Ładnie, wartują. Purpurowi. Dobra, poszli. Dawno nie widziałem popi. Oj, dawno. Ja ostatnio grałem w Eli, nie grałem. Przypomina mi się drugi, pierwszy sezon. Gry o tron. Dokładnie, gry drugi, pierwszy sezon, pierwszy, drugi. Drugi, pierwszy. Na początku drugi, potem pierwszy mi się przypomniał. Jak na razie niezbyt ciekawo. Patrz, jak LeBlanc. No nam idzie już LeBlanc, wyskuje. Anyway, ale powiem wam, że ciężko strasznie jest farmić. Mati, co ty? Chcemy blisko. No, bardzo ładnie. A ładnie go dzisiaj. No, LeBlanc. Na topie bez zmian. Co, kasztana nie wszedł? Chyba coś odbiło. Nie. W drugą stronę. Jak pracować w takich warunkach? Pierwszy gang na topie. No. Oliver przerzuca. Czy będzie... Czy będzie frag? Nie. Flash. Mundo flashuje. O, to się bierze, kurwa, ignite.
Ale na takim levelu to w ogóle nie działa. To sobie zadało wszystko. Może. Poza tym wjazd na Mondo. To już lepiej było się wbijać na bota. I tak planuje chyba Jarvan. Tak. Jarvan wjeżdża na bota. Też wjazd. Czyli źle. Exhaust. Exhaust na Leblong. Na Leblong? Nie, na... Nie, nie ma. Nie. Dobra. Jest! Będzie! Jest! Lat, proszę! Pięknie. Ale teraz... Dwa! Proszę Państwa! Brawo! Triple w wykonaniu Kaitlin, proszę! Czy będzie triple? Nie, flash! Morgana flashuje! Yeah. Piękna akcja! Dobry, idę zajadę! Odsrysujmy się, panowie! Tower dive! Pięknie! Pięknie! Volibear Gang! Leblanc saleje! Mid i Leblanc saleje! Proszę Państwa! Ja też. Aż creepy w dżungli tańczą. Maciugo, kurwa. No kurwa, głupi step. Jakie zimne. Postało na parapecie. No. I już. I już. Poszli. Dlaczego poszli? Zajebiście się tą różdżką otwierać. Browar. No to jest różdżka, kurwa. Przepiękna. Dobra. Jak na razie zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. Miejmy nadzieję, że bardzo wyrównane. Dawaj na hejno. Ja szanuję piwo. Po co on się delektuje tym piwem? No ja szanuję piwo. Tak, gdzie masz to piwo? Co, gdzie mam piwo? To nie jest piwo. Ja to mam piwo! Imprezę sponsoruje Ambrosius. Polecamy. Volibear, kolejny gang na to. O, kolejny super gang! Nie, po prostu jest za bardzo puśnięta linia. Nie zrozumieli się chyba chłopaki. Volibear tylko chciał powiedzieć. Co tam na midzie się dzieje, zobaczmy. Ale spójrzmy na farmę. Ale no spójrzmy na farmę. Ale spójrzmy na farmę i spójrzmy na Golda. Jaka jest różnica w Goldzie? No, 400 Golda przewagi Poppy. Volibear ma nad Jarvanem czwartym. Proszę Państwa, gang! Proszę bardzo. Gang, czyżby Leona? Powinni znerfić to Leona, bo to jest za bardzo tankowate. Jeszcze się wyłożył prawie. Jarvan, kolejny gang. Nie kolejny nieskuteczny. Znaczy tym razem. No tamten też był średni, ale... Nie ma co ukrywać, woli Ber leć na mida. Jednak oładowane ładnie. To co mu do boksu, nie? No gdzie te? Kiełki. Leci w kół. No cóż, przy takich meczach ręce się trzęsą, no. Kurkurowi puszują go, tak? Mundo próbuje wejstować Poppy, ale troszeczkę mu to nie wychodzi. Bezskuteczny. Puśnięty bot. Teraz chyba szykuje się. Volibear wchodzi do dżungli niebieskich. Tak, będzie Reda kradł. Będzie kradł Reda. A to chytrusek. Weźmy rybinę tego Volibeara. Weźmy. Uda mu się? No to się uda. Pięknie. Nikt go nie zauważył.
Nie cierpię trusy. Ale proszę państwa, Jarvan robi to bo samo. Jarvan robi to samo z przeciwnym redem. A to Jarvan, to trusek. Chłopaki się chyba umówili. A Mundo coraz lepiej sobie radzi. Mundo kusuje topa, o dziwo. Ma coraz więcej HP. I Poppy pewnie będzie ciężko sobie teraz poradzić z nim. Na bocie niebiescy się bronią. Nie, no dżunglerzy to chyba na TS się grają, bo w tym samym czasie się rekalają. Zobaczmy mida. Zobaczmy Gragas... farmę na midzie, to jest po prostu Gragas coś niesamowitego. Gragas że przy LeBlanc. LeBlanc ma więcej farmy od Gragasa, to jest po prostu... Gragas 41 farmy, gdzie LeBlanc ma 65 farmy. No faktycznie. A różnica w goldzie... Gragas 1130, a LeBlanc 1240. Nie wiem jak to liczyć. No to... W nawiasie, a zdobyty. Proszę państwa, gang, wpada Jarvan. Wpada Jarvan, tak, ulti. Teraz sytuacja się odwróci. Leona śpi. Leona leży. Czy Caitlyn będzie leżała? Piękny flash. I niestety... I Caitlyn zabija Jinx, ale Jarvan zabija Jinx i Caitlyn. No, ale... Nie, ja... nam grozi słowo. Ale jestem kiepskim komentatorem, naprawdę, proszę państwa. Przypominamy, że dzisiejszą imprezę sponsoruje Ambrosius. Tak było. Tak, dokładnie tak. Weźmy wyłączny charyzm na item włącz. X. Weź rozwin. X. No w brzuszku mi się piwo ułożyło. Jeden z naszych komentatorów chce się zareklamować. Spierdalaj. Jak nie chce się zareklamować? Ale zapowiada się wyrównany mecz, naprawdę. Tak. LeBlanc puszuje mida w tym momencie. Kombo Gragas. Co się jeszcze Gragasa? Też mi się odbiło kiełbasą. Co ulti za, miniony! Za waste. To chyba to ulti. Było to słynne ulti Gragasa. I ucieka. Gragas cofa się do bazy. LeBlanc prawdopodobnie będzie pushowała. Poppy na wyjebanie jeszcze ani razu. Ani razu nie była w bazie. Czy będzie robiony Drake? Czy to fajnie w 11 minucie? Bardzo blisko. Volibear Jarvana w tym momencie. W dżungli, czy będzie atakował dżunglę? Wycieczka. Tak. Niedźwiedź chytrusek biegnie. Ale niestety nie dogonią się raczej. Zobaczmy co się dzieje. No to się napierdalają chyba. Ale dają, słabo. Dają się na topie. Dawaj na popy. Nie, tutaj nic. No co, napierdalaliśmy. A Poppy paliła w ten ulti? Nie, jeszcze nie paliła, także... Ale ona przecież... A poza tym co już Mundo full hapsy. No Mundo niestety już odpalił ulti i już ma full HP, więc... Poppy nie będzie miała żadnych akcja szans na topie, akcja na topie! Czy Poppy zginie? Tak! A mógł zabić. Bariera! Już wiecie po co była jej bariera. Graga skradnie Jarvanowi dżunglę. Proszę, proszę. Skąd ja to znam? Z autopsji. Z epilepsji. Być może. Jarvan. Czwarty. Jarvan przygotowuje się do zrobienia smoka. Że bąk szaleje na midzie. Nie trafiamy dąd. Ale i tam robią. Już Volibear wchodzi. Czają się na Drake'a. Już nie, ale obie drużyny czają się na Drake'a naprawdę silnie, z tego co widzę. Ale jakoś purpurowy tym bardziej agresywnie gra. Generalnie tak. Może do tego, że znają swojego przeciwnika.
Mogli go poznać przez te kilka meczów. No to była sytuacja niezmienna. Na dworze stoi pies. Dokładnie. A na bocie? Na bocie jak zwykle puszczony bot Jarvan nie zwraca na to uwagi. Jarvan pomagał robić blue, żeby Gragas miał czym się pożywić. Więc teraz pewnie będzie schodził na gank na bota, ale Volibear zetrze się z Volibearem najprawdopodobniej. Zostawił Warda i uciekł. Dwóch chytrusków. No Volibear bardzo tutaj się czai w okolicach Dragona. Jest, jest, jest akcja. I teraz jest akcja. Jarvan. Pięknie. On użył tej dzidy, czy mi się wydawało? Tak. Chciał użyć, aczkolwiek go przerzucił. No, no. Teraz Jarvan. Jest prosta droga do Drake'a. Czy będą go robić? Lubię się. Jarvan schodzi na bota. Nie ma Caitlyn, no nie, jest. Jest, jest. Jarvan przechodzi przez krzaki, będzie próbował... Oj. Ganka w front. Powiem wam, że pięknie wygląda ulti Jarvana na tym skinie. No pięknie, przyznaję. No, no. Ładnie. Oj! Jarvan. Kajki jeszcze ma ulti. Teraz Volibear na bocie. Będą robić Drake. LeBlanc też zeszła. Teraz będzie robiony Drake. W stronę. Tak. Volibear zaczyna robić Drake'a. Na topie tymczasem Mundo. Leci Gragas zrzucić ulta. Zobaczymy, czy mu się uda. Nie. Nie. Purpurowa drużyna zdobywa smoka. Popi. No Popi dobrze sobie radzi, chociaż teraz. Jezu. Ale teraz to już. Już ulti. Doktor Mundo jest twardym przeciwnikiem na topie jednak. Dla Popi. Ale Popi się nie poddaje. Próbuje wastować cały czas doktora Mundo. A składa trójce. To ciekawe. No to już Popi się zgadzały. Oj, może się było. Ach! Leciutki tower dive. Wasting ulti poszedł. No to teraz jakby chciał by zabić. No, to znaczy Popi ma flasha jeszcze. W każdej chwili może uciec. Popi na kombo zaraz widać. O, Jarvan wpada! Jarvan na ganka, no to... Pięknie! Nawet śmiechnie. Będzie flash w wykonaniu. Śpi! Nie! Ale Volibear! Teraz Volibear! Dwa kille ma! Młodzieczku truszek. Oczywiście, dwa kille. Zobaczymy, co się stanie. Tak, Volibear się wyleczył z pasywa i goni Jarvana. Tak, fraguje Jarvana. Jeszcze grube biegnie, zarobimy triku. Graga zwraca na mida. Graga zrobił fajny trochę chyba. Odrobił. Ale LeBlanc ma już Deathfire Graspa, to już źle. To już znaczy, że Gragas schodzi na kombo. Objęcie ognia. Trololol. Objęcie ognia po polsku. Boże. Leci ult. Wow. O i flash Jinx. Zasłonięta zresztą też przez Morganę. Caitlyn miasto wyczyści. Z pustą głową. Safari Caitlyn. Coś przestało nam się dziać w grze, ale przypominamy teraz przewagi. Purpurowi mają przewagę w goldzie. Ponad 3K golda. Jakieś 3,5K golda, więc to jest dosyć sporo. Fight na topie.
fight na topie. Nie fight na topie, ale zobaczymy teraz, jak wygląda gold. Totalny. 500 golda przewagi Poppy nad Mundem. Volibear ma 200 golda przewagi nad Jarvanem. LeBlanc ma nieznaczną przewagę. Nie, znaczną przewagę w sumie ma, nie, bo ja źle patrzę. Ma znaczną przewagę nad Gragasem. To jest około 700 golda. Volibear, patrz co robi Volibear. Volibear? Volibear kradnie teraz. Tak, pięknie, wow! Ucieka. Niebieskim, proszę bardzo. Panie, niech się pan bije. Tak. Flash. Palony flash, Jarvan. Chodzi Mundo. Czyżby Mundo leżał? Mundo leży. Tak jest. Ulti Gragasa. Niebiescy próbują cokolwiek ugrać, ale nic to nie daje. Double kill. La LeBlanc. W wykonaniu LeBlanc. Ostatnie słowo należało do Dino. I piękne ulti z bot. Niedźwiedź, który sobie niestety zginął. I double buff dla Jinx. Teraz może to przesądzić o grze na bocie. Piękne wyczucie czasu, naprawdę. W tym momencie na bocie. Ale przewaga w goldzie cały czas rośnie. Caitlyn ma 20 milionów przewagi nad Jinx, ale w goldzie wygląda to znacznie gorzej. To jest 1000 golda przewagi Caitlyn nad Jinx. Więc znaczna przewaga. Zobaczmy, co składają nasi gracze. Podobne itemki. Tak, jeśli chodzi o AD carry, bardzo podobne itemy. A tutaj na topie widzimy, jak Poppy składa, złożyła już Trinity Force. Gragas resztki blue bierze. A Mundo klasycznie broni się i składa HP. Prawdopodobnie Merkury. No cóż, to by się zgadzało. No i jak najwięcej HP, jak zawsze. Zobaczymy, jak to będzie w late game'ie. Na razie mecz w miarę wyrównany. 6 do 9 dla niebieskich, a teraz dokładnie. LeBlanc fraguje Gragasa, proszę. Na kombo. Na kombo. Do końca tego. Ta Madonna tu już będzie. Zobaczmy topa. Tutaj czapkę pedała. Niespecjalnie cokolwiek się dzieje. Czapkę pedała, dokładnie. Mundo ma już ponad 2 HP, więc... Więc jest bezpieczny, myślę. Poppy leci w damage. Ale... Dżungli. Gang na bocie. Niebieski. Gang na bocie. LeBlanc. Gang na bocie. Czterech graczy purpurowych na bocie i niszczą wieżę. Tower pad. Pierwsza zewnętrzna wieża pada. I będzie Drake. Tak więc raczej purpurowi będą się przybierali, żeby zrobić Dragona. No nie będzie, Mundo schodzi stopa. Mundo schodzi stopa, no proszę! Mundo się zdenerwował. Pierwszy wake up. Drugi tower. Jarvan, a w tym czasie rzuca ulti. Purpurowi zdobywają smoka. Dokładnie, rzuca ulti i... LeBlanc używa flesza. Double kill. LeBlanc, double kill. LeBlanc 6-0, bardzo ładnie. Niezbyt udana próba. Będzie triple? Tak naprawdę. Będzie triple. Będzie triple? Będzie triple, oczywiście, że będzie. Godlike w wykonaniu LeBlanc, proszę. Wachlike. Pięknie. Piękny mecz w wykonaniu LeBlanc. A Poppy kolejny. A Poppy puszuje drugą zewnętrzną wieżę, więc tutaj... Nie mamy o tym mówić. Ach, ta Poppy. 10k golda ponad, bo nie widzę go zupełnie. Tak, 10k.
Ty, paja to różnica. Na 10k. Między Lebonka, Gragasem, 4k, prawda? No, ale słyszę, że ona ma 7-0. 3,5. No widzę. To 0,4. Ja jej nie dałem tych prawie. Łachu, nie fitnąłeś? Tym razem nie fitnąłeś. Chyba nie, tym razem. A więc mamy 6-13, 10k golda przewagi po stronie purpurowej, więc tutaj purpurowi już zaczynają wychodzić na prowadzenie. I myślę, że LeBlanc będzie tutaj kierować grę absolutnie. Już ma czapkę. 400, czapkę pedała. 450 czapka pedała jest. Bardzo ładnie. No już Gragas na kombo schodzi. O, proszę. Dużo na kombo. Dokładnie. Cudowne kombo w wykonaniu LeBlanc i kolejny frag dla purpurowych. Zabójca autoatak. Piękna ucieczka. No, Jarvan IV próbował... coś tutaj, ale LeBlanc wraca, prowokuje kusi. Niebieskich. Kusi los. I zobaczymy, co z tego będzie. Zaraz armata Jinx. Chodzi Jinx. Morgana pada od potężnego combo Poppy. Volibear ukręca się. Czy Poppy? Czy Poppy zabije? Nie! Cóż za... Ale... Mundo nie trafił w Poppy tasakiem, niestety. Chytrusek niedźwiedź niestety ginie. Caitlyn się obudziła, leci. No i teraz Blue Team cofa się do bazy. Caitlyn leci, żeby rzucić ulti. A Jinx próbuje wastować Poppy, ale bardzo dużo... Zdąży Caitlyn, nie cofają się. Caitlyn już ma Infinity Edge, a Blue Team stara, fuck. Ale mi nie sekno. Niebiescy próbują puszować mida, ale Caitlyn doskonale odpuszowuje miniony. Poppy już na lajcie sobie spaceruje po topie. Jakby, jakby chodziła po domu. Mundo wraca na topa i przerwa. I kolejna przerwa. Znowu matka do pokoju wjechała. Poszła debata. Na temat taktyki. Konsultacje z Gmochem. Gmacek Joch wjeżdża. No 7-15, wyraźna przewaga purpurowych w tym momencie. No, ja już myślę, że to jest LeBlanc ma już kapelusz Labandona, objęcie ognia. Objęcie ognia. I składa... Wykstawa pewnie. Patrzcie, jak fajnie się zbugowały budki. Czy woli Bira. Niech ginie. Bo wszystko się zatrzymuje, nie? To się rusza. W kółko. No tak, haks. Dlatego, że się zatrzymało. Widać, że Volibear leci na haksach. Na przykład. To jest ten wąż, co chce swój ogon objeżdżać. Jak mitologii bardzo. Rangarów jest, nie? Ragnarok. Teraz rywale psychicznie chcą wychodzić. Z tego drugiego lutego ma być koniec świata. No. Według mitologii. 2013? 14? 14, no teraz. Ja pierdolę. Ty dalej nie poruchałeś. Rzekł Łachu. Dobre, dobre. Przerwa jakoś długo się utrzymuje. Łachu. Co się dzieje? Co? Z taką twarzą to nawet ręka cię nie chce. Wiecie, że ja to wszystko wrzucę. Dobre, dobre. Czekaj, bo musimy tym dopierdolić. Czekaj, poszukam w necie. Zaczynaj się. Zaczynamy! Po przerwie! To dobrze, bo już jak osiągniemy poziom dna. Opatrzą się na łopatę. Żeby zakopać. Topy. Na midzie LeBlanc próbowała coś zrobić Gragasowi znowu. A Volibear wjeżdża do dżungli niebieskich, tak samo jak Poppy, która robi Blue. Widać, że Blue Team chce psychicznie zniszczyć rywali, biorąc przerwy. Jeśli to oni biorą przerwy.
No jest żeton dopiero przerwać, ale to jest żeton. Smok za dwie minuty. No. Tak. Purpurowi chyba zbierają się na midzie, żeby puszować. Dokładnie, chociaż Poppy sobie wraca, żeby kupić trampki. Chyba kupi trampki. Kto? Popkę. Nie, Popkę ma trampki. Ma trampki. Abi kupiła. No nie wyszło to. No nie stanie. Raz. Level up. Team puszuje Mida i to w sumie z całą swoją mocą. Ten zostaje solo, ale... Chodzi, woli! Woli, może coś opierdoli, jednak nie, ucieka. Jarno wpadł, jak rzucał. Jednak woli znowu wchodzi. I tym razem woli śpi. I tym razem ginie, Grada sprawuje Olivera. Ale proszę państwa, z bota. Obudzili się. Z bota lecą, może coś osiągną. Leona wjeżdża. Leona... Stunuje Morganę i tak, Poppy zabija Morganę. Poppy jak LeBron. Jak podkosz LeBron. Co? Wjeżdżam na bit jak podkosz LeBron. Chcesz podskoczyć mi? No na pewno. No na pewno. Nie znasz? Nie. A weź pierdol mi reprezentuje Jotkę. On szatana słucha. Będziesz lepiej słuchał. Caitlyn w tym momencie bierze Reda i... Mungo się teleportuje na Mungo, ale... Ale niestety bezskutecznie. Pierwsza zewnętrzna wieża. Kolejna zewnętrzna wieża. Pierwsza na midzie. Zewnętrzna wieża na midzie. Niebiescy będą próbowali się bronić ze wszystkich sił, jak widzę. Wszyscy w okolicach mida. Smok za 3 sekundy. Smok za 3 sekundy. Czyżby purpurowi mieli cheaty? Bo sobie kurwa odmierzają po prostu czas. Stoper na kawałek. Ooo, Dragon z flagi. Tak, obudził się. Podczas. Pierdolił. Nie bójmy się użyć tego słowa. Podpierdolił smoka. Ładnie to składnie do niego. Ładnie, ładnie. Wszystko jest calculated. Leblanc złapana. Czy będzie Leblanc dead? Tak! Tak! Shut down! No zobaczymy, Moon dogoni. Poppy. Morgana śpi. Poppy śpi. Leona śpi. No no. Czyżby Woli spał? Moon dogoni. Moon dogoni. Woli śpi. Tak! Caitlyn śpi. 5 do 0. Dla niebieski. Nie leci Ace'a. Proszę bardzo. Będzie inhibitor? Może zdąży. No powiem wam chłopaki, że tego się nie spodziewałem. Prędzej bym się spodziewał, że tam są poruchy coś tego. 10 sekund do LeBlanc. Pierwszy, drugi zewnętrzny turek spuszowany przez niebieskich, proszę państwa. Ten wewnętrzny też się dotknie. Teraz wewnętrzny zostanie spuszowany na pewno przez niebieskich. LeBlanc leci z combo. Z combo leci. Ale zostaje Mundo. LeBlanc biegnie. Backdora chce trzepnąć. Jinx. Zresztą tak jak... Leona zresztą. No, leci na blue lost. LeBlanc chce chyba dogonić kogoś z another teamu, ale niestety nie udaje się. Niestety to. Nikogo po drodze nie spotyka. Nawet niebiescy wardują Barona. Więc idzie. Fioletowi zresztą też wardują Barona, ale ona tutaj czuwa. Zamawiamy kebaby. Byle nie z McJacka. A propos McJacka. Najgorszy kebab. Nie reklamuj. Najgorszy kebab w mieście. No dokładnie. Nie skończyłem kebaba, już strać mi się chciało. Tak było. Potwierdzę. Purpurowi robią swoje blue. Jinx zbierze Reda. Jinx zbierze swojego Reda. No, zobaczcie, jak on jest wyluzowany. Zobaczmy, co się dzieje. Jaka przewaga w goldzie, ty mi pokaż. A zobacz przewagę w goldzie w takim razie. 16k prawie. Bardzo ładnie. No ale chłopaki odrabiają, no. No ale jak widzisz, no, chłopaki z niebieskiej strony... Spieli pośladki i widać, tak, że coś się w końcu dzieje. Pięknie. No więc... fakt, złapali LeBlanc w klatku, wiele. Jak murzyny.
Morgana się postarała tym razem. No, on tak weszło śmiesznie. Ja bym to zrobiła nawet wtedy. Ogrodów w klatkę. Powiem ci, Łachu, że przymierzałem się jak na Majdanie. Jak stary się przymierzają. Ale w late game to purpurowy tym nie ma szans. Czemu? Jak Mundo się zrobi, to będzie nieśmiertelny. No, Poppy też będzie rozpierdalał. No, Poppy leci damage, a nie w ten. No po co, jak tam ulti, rzuci ulti na Morgany, spójrz, że... Jedynym tankiem jest Volibear, który nie kręci tak naprawdę damage'u żadnego. Takiego olbrzymiego. Przypierdałeś się tam. No, przypierdałem się, ja mam nadzieję, że na jakoś ciekawie się to potoczy. Ona 55 farmie już minęła. No, ona też leci w tankę. Ale wystarczy sfokusować LeBlanc i jest po grze. LeBong. Po francusku. O, nie wiem, będzie. Tak, zaczyna się teamfight. Widzisz, jaki damage się kręci? No tak, LeBlanc jedzie w tył. No dobrze, LeBlanc leci w tego, w Jinx, ale zobacz, co się dzieje, no. Nie bójmy się. No widzisz, tak to jest, jak się LeBlanc nie fokusuje. No niestety. Niebiescy się rozpierzchli po mapie. Dokładnie. Woleli sfokusować się w Olivira. I niestety. I to już triple chyba będzie... kill dla LeBlanc. I to już chyba będzie inhibitor. No. Tak, myślę, że tak. Voiver tankuje. I drugi zewnętrzny turret został spuszowany dla drużyny purpurowych. Czy będą robić Barona? Tak, chyba będą podchodzić tak pod Barona. Będzie? Mógłbym się wymierzać w tym Baronie. Leci armata od Jinx. Czyżby Mundo... Niestety. Zabrakło troszkę. Kilka sekund. Dwie sekundy. 20k przewagi wyboru, to jest trochę uciekając w chacie. Kurwa, bez okularów. Teraz bez okularów. Myślałem, że 69 jest. Drake. Po baronie. Po baronie chodziliśmy na Drake'a. Tak jest. Tak było. Drake i baron zrobiony przez drużynę purpurowych. To teraz kremówki. Burrito. Kremów z McDonald's. To prawie jak burrito. Nie polecam. Ale miał, kurczę, antyreklama. Nie znam antyreklama, kurwa. Przecież ty stary tego nie wrzucisz nigdzie do internetu. No jak nie? Zaraz konwert leci. Ja taki nie uczesam. Cóż, Angelka tutaj, piękna. Jinx złożyła Angela, Guardian Angela. Zobaczmy, co ma w takim razie Caitlyn. Jinx dogoniła Caitlyn w farmie. Coś się stało. I nawet w killach przegoniła. Ale mają różne itemy. Jinx złożyła się pod penetrację bardziej. No i słusznie. A Caitlyn złożyła się pod atak. Słusznie, bo tak naprawdę mają trzech tanków. Kto ma kurwa trzech tanków? Purpurowy team. Taki tank. Woli, Poppy i Leona. Także... Także to... Będzie w nich wchodziła jak... Jak w starym małolatki. Jak się w minstralki.
chyba nie ja. A śmietana stara była. Niebiescy chyba planują grę defensywną w tym momencie. Czekają na błąd. Chyba by znam. Czekają aż pewnie purpurowy minie baron. Tak myślę, że będę defować w tym momencie, jak najbardziej. Po co się nakurwać, jeżeli przeciwna drużyna ma barona? Myślę trochę. Ja bym się napierdalał. Tu tylko Łachu Lucjanem jest taki cwany. Jolo, no bo muzyn najlepszy. Muzyn bardzo dobry, muzyn wczoraj był mecz. Co wczoraj? No Lucjana wzięli i wykarowali. No bo muzyn jest najlepszy, kurde. Powiem wam, pierwszy mecz mi się browar kończył. Nie masz jeszcze jedno. Nie masz jeszcze jedno. Już czeka. Czeka. Już nie czeka. Stary, nie wyrzucaj puszek, może nagrodę mam. Bilety. Na Heineken Open. Festiwal? Wiesz, nie to, co tam? Na Metallica Łacha. Daj, brud to życie. O, proszę! Niebieski Pięknie. Team zabija LeBlanc! Czyli która zaczyna. Się krzątała po niebieskiej dżungli. O, i zaczyna się. Jarvan wpada w popi z tego co widzę. To jest inhibitor w pracy mamy. Ucieczka popi. To Volibear. Wpadają w Volibeara. Tak. Volibear chciał zasłonić popi, ale... Ignite? Nie. O. Flashuje, proszę państwa. Flashuje. Super heal. Ale pierwszy mu nie daje. Pierwszy tank zasypia. I to już chyba będzie... Niebiescy puszują inhibitor w tym momencie. Inhibitor padnie. Na gdzie? Spójrz, że do Volibeara jest prawie minuta. No ale LeBlanc, no, ale LeBlanc za 15 sekund. No, wiesz, raczej nie. Spójrz, co się dzieje. Patrz, Caitlyn śpi. Caitlyn. Morgana zabija Caitlyn. Jinx preferuje Tower. Ale... Turety zabijają. Wiedzę, LeBlanc. Cóż ona pocznie, no. LeBlanc stunuje creepa. LeBlanc double. Double kill od LeBlanc. LeBlanc jeszcze żyje, zaraz wróci. Poppy zabija. Poppy morderca. Jinx morderca wykorzystuje. Cóż. Ale nic jej to nie daje. Guardian Angel nie uchronił Jinx przed śmiercią i proszę. Teraz tylko Morgana w Another Teamie żyje. Ale to Popi pół minuty. Sobie biegnie. Pół minuty. Kurwa, patrz jak ta Popi biega, jesteśmy. Ja bym się cieszył. Weź na Popi na rynku. Jakby nie wiem, po lody szła ci, po cukier biegnie. No taka pierdolina. Się buja. Pierdolina to trochę nie. Nie bój mi się tego słowa. Morgana nie wraca do respawnu. Ale Popi leci na bota z nadzieją, że pusznie. No będzie wchodziła, będzie w nią wchodziła. Będzie w nią wchodziła. Na bank, patrz, chodzi, chodzi, Morgana. Czy będzie stun? Nie udaje się. Stun, tak. Bot. I tak jest, Jarvan IV wykorzystuje to. Popi za hitra. Popi zasępiła się na fragi, ale niestety tak zginie. Tak, i czy to przesądzi? Gragas! Nie ma cukierków. Przerywa serię. Zaraz smog, zaraz baron. 40 sekund do barona, 25 sekund do smoka. Dobra, odbył się. Purpurowi w dżungli u niebieskich. Ale chyba będą czekać na resztę teamu. Tak, czekają na Popi. Żeby zaatakować wszyscy w pięciu. LeBlanc już może o mnie. Ile LeBlanc ma ten ability power? Jest 726. No będzie tanki zgasiony. To właśnie, właśnie. No właśnie tak jak teraz. LeBlanc gasi Jarvana IV. Zresztą mamy dzik rezistory teczkę. I purpurowi zaczynają barona, proszę państwa. Zobaczymy, czy Jinx tym razem spróbuje trafić barona. Nie ma fundera. Nie, niestety nie ma. Nie ma.
tak naprawdę jeżeli sfokusują i blankną, to będzie po grze. Czterdziesta druga już w sumie minuta spotkania. Bo spójrzmy, no 15 fragów LeBlanc. Cały damage jaki kręci purpurowy team to jest LeBlanc. Pupi też trochę wykręci z tym forcem. Kajtin też ma sobie ten ofensywę. Purpurowi zaczynają pushować mida. Tak, ale to będzie def. Dobrze. Będzie OP def. Niebiescy starają się cokolwiek zdefować. Tak, Gragas. Ale Poppy atakuje Gragasa. Tak, Gragas, Gragas śpi. Czy to będzie koniec gry? Tak, myślę, że to koniec. Tak. Purpurowi zrobili dobrą robotę. Stracona Angelka i w głupi sposób prawie, przez Jinx. I tylko Mundo teraz żyje. Tak. To jest koniec gry. LeBlanc zdobyła Ace'a.